Ja nazywam się Ariel Michalik, jestem wykładowcą akademickim Wyższej Szkoły Biznesu, ale też założycielem i opiekunem klubu inwestycyjnego. Jeżeli chodzi o to, czemu założyłem klub inwestycyjny, to przyświecała mi taka idea, że tutaj u nas w kraju myślę, że pokutuje wiele takich stereotypów, że inwestowanie jest nie dla każdego, że tylko bogaci zarabiają na giełdzie, że dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach. No i uznałem, że jakoś trzeba tę mentalność zmienić, tak? Bo jeżeli będziemy w stanie zmienić sposób, w który myślimy, tak, czy słownictwo, którego używamy, to też zmieni się nasze życie. No i uznałem, że istotne jest to, żeby uczyć się o inwestowaniu już jak najwcześniej. Dlatego tutaj w porozumieniu z panem rektorem i przy wsparciu pana kanclerza założyłem w styczniu właśnie klub inwestycyjny, którego jestem opiekunem. Klub obecnie zrzesza 40 członków, są to głównie studenci, ale też uczniowie elitarnego technikum informatycznego, no i kilka osób spoza technikum czy WSB.